Przynajmniej pierwszy mecz po tej przerwie świąteczno-noworocznej. Co się działo w tym czasie w zespole? No, oprócz tego, że była ta przerwa świąteczna, to była ciężka praca, szczególnie nad tą sferą fizyczną. Był również turniej towarzyski z udziałem Szczecina i Wybrzeża. Była praca nad tym, co nas trochę bolało w pierwszej rundzie, czyli nad skutecznością gry i doskonaleniem takich wariantów wyższej obrony, czyli nad defensywą. No właśnie, zaczniemy z Wybrzeżem, tą nową odsłonę w tym roku. Pierwszy mecz wyjazdowy, zespół, który dobrze znamy, z którym ostatnio nam się dobrze grało, wygrywaliśmy, ale no, trzeba będzie walczyć o to zwycięstwo. Każdy mecz jest inny. My oczywiście z dużymi emocjami czekamy na rozpoczęcie drugiej rundy rozgrywek. Jesteśmy optymistycznie nastawieni. Wiemy, jakie mamy mocne strony. Boli tylko fakt, że nie może z nami do tych rozgrywek przystąpić zarówno Dominik Płócienniczak, jak i Michał Barczak, jak i Wiktor Kubała, kontuzjowani. I czekamy z niecierpliwością na powrót tych graczy, żeby w każdym meczu móc z pewnością siebie w optymalnym składzie przystępować do walki. We wtorek Wybrzeże nas może czymś zaskoczyć? Myślę, że nie, że ostatnie mecze z tą drużyną udowodniły, że zarówno oni nas, jak my ich znamy bardzo dobrze. Wiele rozgrywa się w sferze mentalnej. To, że gra się na własnym parkiecie. My natomiast jakby wiedząc o tym, zajmujemy się tym, co my możemy zrobić najlepiej, co możemy zrobić z punktu widzenia własnej drużyny na 100% albo na jeszcze więcej. I to jest najważniejsze dla nas. Ten mecz będzie transmitowany w NC+. Zaprosimy kibiców do śledzenia jego przebiegu? Jasne. Każda rywalizacja sportowa ma zupełnie inny smak, jeżeli wiemy, że obserwuje nas duża grupa kibiców. I zapraszamy na ten mecz, bo na pewno będzie emocjonujący.